Główną nowością na stoisku Łukasiewicz Instytut PIAP jest wspólny projekt opracowany z telesystemem MESCO, autonomiczny system bojowy obrony powietrznej ASBOP Perkun na robocie mobilnym IBIS. Jest to bardzo ciekawe urządzenie, połączenie wysokiej mobilności taktycznej z błyskawiczną reakcją na pojawiające się zagrożenie powietrzne, takie jak rakiety, BSL, śmigłowce, samoloty bojowe. Jest to połączenie robota mobilnego oraz systemu rakietowego Grom Piorun. Łukasiewicz Instytut PIAP na targach MSPO 2019 prezentuje m.in. robota PIAP Gryf wyposażonego w mobilny system RTG Monos oraz równocześnie wyrzutnik pirotechniczny Viper firmy CSL RDS. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak możemy wyposażyć nasze roboty mobilne, jak szeroko jesteśmy w stanie je wyposażyć, nie tylko w manipulator, ale także w mobilne systemy, które pozwalają prześwietlić paczkę, a zarazem zneutralizować ją później wyrzutnikiem pirotechnicznym. Kolejną nowością na stoisku Łukasiewicz Instytut PIAP jest zagłuszarka komunikacji radiowej. Jest to system przeznaczony do zakłócenia transmisji radiowej, którego celem może być zarówno uniemożliwienie podsłuchu i wycieku danych, jak również ochrona przed radiową detonacją ładunku wybuchowego, unieszkodliwianie urządzeń UGV oraz UEV. Taktyczny robot miotany po raz kolejny pojawia się na stoisku Łukasiewicz Instytutu PIAP. Taktyczny robot miotany, ale w specjalnie przygotowanym miejscu do praktycznego przetestowania. Szyb wentylacyjny, do którego możemy wysłać robota taktycznego, tak naprawdę wrzucić i sprawdzić, co jest w środku, czy nie ma tam jakichś zagrożeń, czy ktoś nie pozostawił jakiegoś pakunku, jakiegoś urządzenia, które powinniśmy sprawdzić przed na przykład wpuszczeniem VIP-ów do danego pomieszczenia.